Bywało dawniej na Kaszubach tak, że domownicy zbierali się i słuchali najstarszego w rodzinie. Słuchali bajarzy, którzy opowiadali o dawnych historiach, dziejach. Jedna z takich historii zapisała się na łamach Niwy Pomorskiej z 1927 roku. Jest to dodatek literacko-oświatowy do Dziennika Pomorskiego. A zatytułowany był Jak to w Sfornegacu opóźnili się z obchodem świąt Wielkiej Nocy. Nasza historia wydarzyła się wówczas, kiedy to kościół w Sfornegaciach był jeszcze kościołem filialnym parafii w Konarzynach. Wówczas to ksiądz proboszcz z Konarzyn rzadko przyjeżdżał i msze odprawiał w Sfornegaciach. Ale ludzie do kościoła chodzili, a tylko stamtąd dowiadywali się o postach, o świętach i o innych przykazaniach. Nie znali bowiem gazet ani czasopism. Zdarzyło się tak, że Wielkanoc owego roku przyszła bardzo szybko. Ale była wówczas śnieżyca potężna, mrozy i zawieje, więc ludzie do kościoła nie poszli. Przegapili zatem zmartwychwstanie Pana Jezusa. Idąc kolejnego dnia do kościoła, zdarzyło się tak, że przyjechał z zewnątrz ktoś, kto zdumiał się bardzo, widząc, że po zmartwychwstaniu ludzie w Sfornegaciach odprawiają jeszcze nabożeństwa pokutne i drogę krzyżową. Zapytał zatem, co to takiego się wydarzyło, że w Sfornegaciach jeszcze post. Zebrali się starsi i zaczęli się naradzać. Co z tym faktem zrobić? Doszli do wniosku, że jako prawowici katolicy muszą sami procesję odprawić. Zatem okrążyli kościół trzy razy, jak tradycja nakazywała, a śpiewali przy tym pieśń Chrystus zmartwychwstan jest, myśmy o tym nie wiedzieli, aż nam ludzie powiedzieli. Alleluja!